Hej, hej, witajcie. Właśnie wczytuje się nam gra, którą dzisiaj zaprezentuję. Gra się nazywa Bosconian. Została wydana, z tego co pamiętam, chyba w 81 roku. Tak, 81 rok. Wydała ją firma Namco. No i gra nazywa się Bosconian. No, taka strzelaweczka, bardzo, że tak powiem, prosta w swojej grafice, w swoich efektach, no po prostu 81 rok to był, no to nie ma co tam specjalnie, wiecie, co wymagać. Także mikrofon sobie może tutaj bliżej postawię, co by mnie było lepiej słychać. O, mam nadzieję teraz, że będzie troszeczkę lepiej. No i cóż, zobaczyliśmy punktację, co za co. O, właśnie. A resztę dowiemy się, myślę, w trakcie gry. Wrzucamy standardowo 3 żetoniki, 3 kredyciki i zaczynamy. Nie wiem jeszcze, czym się tę grę obsługuje, które przyciski za co odpowiadają. Aha. Po prostu trzeba strzelać. Czy są tu jakieś bomby? Nie widzę, nie słyszę. Oj, oj, oj. Było niewiele brakowało i mi się rozwalił. Oj. Załatwiły mnie. O. Ciekawe, czy tu jest kontynuacja. No nic, zbliżamy się, tu mapkę mam, widzę. A, nie udało się. No dobrze. Dobrze, ładnie. Teraz tam jeszcze coś mamy. Coś, to się nie chce dać. O, ładnie zestrzeliłem. Kolejna. Jakaś tam plansza. O! Ja ci muszę się trochę odsunąć. O! Zestrzeliłem. Razem żeśmy się zestrzelili. No i jest kontynuacja, dobrze. Dobra, może stąd zaczniemy. O! Chyba nie o to chodziło. Ale przynajmniej zdefiniowany przeciwnik, dobra. Lecimy tutaj z powrotem. Oj! Postrzelił mnie niestety. O, widzicie? Tak, to jest. Continue, no jasne, że continue. Dobra, lecimy sobie do tego. Cuda. O kurczę, patrzcie, co tutaj się dzieje. Że można było się zatrzymać tym statkiem, a w momencie, kiedy ja nadam kierunek, to on po prostu sam jedzie. O, widzieliście? Nie mogę na przykład stanąć w miejscu i strzelać. A, nie mam już żetonów, dobrze. No nie wiem, czy 10 poszło, może poszło. Nie widzę tutaj nigdzie. O. Dobra. Tutaj musimy takimi dziwnymi, że tak powiem, o, niestety. Locked off.
Alive! Alive! Ojej. Koniec gry, dobra, kolejny kredycik. O, coś mi przez chwilę zamilkło. Oj, straciliśmy życie niestety. Dobra. Alive! Alive! Próbujemy tą metodą rozwalić, no niestety. Alive! Alive! Continue, no jest, continue. Alive! Ojej. No ale żeśmy go zlikwidowali. Życie straciłem, a on też zlikwidowany. Może to jest jakaś metoda? Alive, alive. O. Nie chciałem to zrobić, ale samo wyszło. No, tu już mamy troszeczkę więcej, słuchajcie. Alive, alive. Tych dziwnych stworów. Tu może być gorzej. Dobra, lecimy. Albo znowuż, no mówię, no można próbować także po prostu. Jedno życie to jest jedno załatwienie tego czegoś. Zobaczymy. Może to jest dobra metoda? Patrzcie. Poświęcam życie, ale jednocześnie jeden ten załatwiam. Trzy statki są. Jeden kredyt to są trzy statki. No dobra, lećmy do góry. Alive, alive. O! O, patrzcie. Co to się stało? Chyba gra się zawiesiła, coś mam wrażenie. Zrestartowała się chyba, patrzcie. No niestety, słuchajcie, takie rzeczy występują, jak widzicie. W czasie rozgrywki nie powinno oczywiście tego być, no ale czasami się niestety zdarza. Dobrze, wrzućmy sobie w takim razie jeszcze może jeden kredycik. Zobaczmy, czy to będzie kontynuowało, czy nie. Błąd jakiś wystąpił w grze i niestety się zrestartowało. No gra 81 rok, więc tutaj mogą być pewne jakieś tam niedoróbki. O, i chyba znowu ta sama sytuacja, słuchajcie. Albo i nie. No nie działa mi tutaj żaden teraz przycisk. Zaraz spróbuję ją zrestartować, ale też chyba się nie daje. Z tego co widzę. No niestety. No niestety, tak to wyglądało. Bywa czasami, tak jak właśnie widzicie, że gra po prostu w trakcie się zawiesza. Być może jest to wina emulatora, nie wiem. To nie jest uruchomione na fizycznej maszynie, tylko na emulatorze uruchomionym na Raspberry Pi. I po prostu wygląda to tak, jak wygląda. Czasami na niektórych grach widzieliście takie rwanie jak gdyby ekranu. No a tutaj zdarzyło się właśnie to, że się zawiesiło. Nie wiem, czy są wpisy, czy nie ma. Bo niestety nie dotrwaliśmy do końca. No cóż, mówi się trudno. Ode mnie na dzień dzisiejszy jest tyle. Jeżeli macie ewentualnie tę grę w swojej kolekcji, to może napiszcie w komentarzach, czy u was też taki efekt się dzieje, bo to, no nie wiem, albo jest po prostu błąd w tej grze, albo może błąd jest jakiś w emulatorze. Bo czasami to i tak bywa, że po prostu no coś emulator czegoś nie przewiduje. I wtedy też takie dziwne rzeczy się dzieją. Tym bardziej, że ona mi się zrestartowała, a teraz się po prostu ewidentnie zawiesiła. Tak jak widzieliście. No dobrze. Nie przedłużam w takim razie, pozdrawiam serdecznie, ode mnie tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału i do kolejnych odcinków.
Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!